Siema, witam, mamy update w dungeon. Bornie i e Akces Patch Notes z 29. I tutaj mamy info, że dzisiejszy patch skupia się głównie na balansie, ale kolejny patch, który takby e będzie pod koniec tego tygodnia, będzie dodawał nowy content, czyli może jakaś nowa mapa albo coś. I nowe skill'e dla, dla jakiejś klasy, tak? For a specific class No, czyli dla Prawdopodobnie jakiejś klasy Tutaj jakiś network stability update, czyli coś tam asian Asian servers, coś tam No i mamy Balance Czyli mamy Nerfy Tak na dobrą sprawę druida No bo mamy tak Passive skill Predatory senses to jest pasywka... Ja drugi dom za dużo nie grałem, więc też za bardzo nie ogarniam, ale to jest chyba pasywka e, jak się, jesteśmy panterą, tak? Mm, 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 mm. Dobra, i tutaj mamy że teraz ta pasywka pokazuje na 3 sekundy, co 5 sekund zamiast być. E, zamiast pokazywać cały czas. I... I zasięg tego jest zmniejszony z 30 na 25 metrów. No bo to chyba działało tak, że pokazywało nam graczy, jak byliśmy, jak jesteśmy w tym w formie tej pantery. I tutaj jeszcze mamy, że wcześniej zaznaczało czerwone kropki na minimapie, i teraz już tego nie ma. Więc pierwszy nerfik dla druida. Drugi nerf jest na Mobility. Czyli tak. Tutaj, że no, że druid był niemożliwy, prawie niemożliwy do złapania przez mele klasy. Dlatego miał największy extraction rate. O to zaraz oni pokazali też extraction rate i tak dalej każdej klasy. I tutaj tak, Base Movement Speed, Czyli Movement Speed tak by postaci samego druida i formy pantery. Jest to zredukowany o 20 punktów. Um, zamiana w panterę nie usuwa debuffów. Czyli prawdopodobnie teraz było tak, że jak wrzuciliśmy e, tą flaszkę slowującą e, i która biła piorunkiem, To ona też slowuje bardzo mocno to jak zmieniliśmy formę, no to wtedy a, to jakby anulowało nam tego debuffa, nie? Teraz już tego nie ma, więc będzie na pewno łatwiej złapać druida. I cooldown, shadow assault to jest e, ten skok na formie pantery. Zwiększyli cooldown z 5 do 8 sekund. Ja tu i tak bym widział dłuższy cooldown rzędu 12-13 sekund. Ale dobrze, że coś robią. Zobaczymy jak to się przełoży na gierkę? I tutaj mamy, czyli tutaj mamy e, dwa nerfy. No i tutaj mamy trzecią zmianę. No to jest akurat e, buffik, tak by. Czyli ten skok na panterce z E jest zwiększony, damage tego o 50%. I autoataki panterki są zwiększone o 20%. Czyli tak by. Trudniej będzie teraz uciec, ale jak już wchodzisz, no to robisz tak jakby większy damage. Ale mamy buffy też dla melee class, czyli tutaj mamy dla Fightera 10% więcej HP. Fighter i tak chyba miał najwięcej HP, albo Death Knight, nie wiem w sumie. E, zmniejszony cooldown E z 40 do 30 sekund. E, I tego drugiego skill'a też e, zmienili z 40 do 30 sekund. Mifrid Zilot to jest. E, no, whatever. Death Knight, Q. Jeżeli mamy odpalone Q, to wtedy, jeżeli ten skill jest aktywny, to redukujemy cały damage, który dostajemy, o 15%. Także. Ciekawie. Dodatkowo możemy zrobić, że na kół dostajemy tarcze 200. 200 tarczy. Um, I co jeszcze mamy? No i tu jeszcze mamy, że myślą nad tym, żeby przyspieszyć animację tego kół. Bo ta animacja jest troszkę długa, ciężko to czasami odpalić. No i przydałoby się to... zmienić. Moim zdaniem. No i mamy na końcu Kraju Monstera. Tutaj ciężko mi powiedzieć, bo w ogóle nim nie grałem. Um. Ale był jakiś błąd z pasywką Frost Ichos i Ice Armorem Że wtedy był jakoś giga tanki ten Kryomancer I naprawili to I teraz tak, Stamina, pasyw Frost Ichos, nie wiem co to działało Ale teraz to działa tak Że jeżeli sojusznicy biją Unblocked Active Damage do targetu, który jest który dostał Q wtedy dostałem 40 shield, ja pierdziele i ten shield się nie stakuje i energy cost do ice armora musimy teraz kosztuje to 25 soul energy każde użycie i Potential Upcoming Change, Czy myślą nad tym chcą zmienić Thunderclap Blaska, żeby działał dłużej, ale dawał mniejszego slow'a. Mm, nie wiem. Szczerze mówiąc. No i low quality crossbow 15 boltów jako starter gear dla kras, które mogą używać crossbowów. No, i coś tam. I tutaj mamy uh, wykres: pic rate i extraction rate wszystkich klas. Słuchajcie, to może powiększę. No i mamy tak: Druid miał największy extraction rate. Potem Rogue, Swordmaster, Cryomancer. Death Knight, Priest, Fighter i Pyromancer, najmniejszy. A najpopularniejszą klasą jest Rogue. 19%. Później mamy... Które? Ale tu blisko, te trzy, trzy klasy. Są, no, bardzo zbliżone do siebie. Później co mamy? Cryomancer, Death Knight, Swordmaster. A Druid wcale taki popularny, popularny nie jest. Myślałem, że jest popularniejszy. A, także druid jest prawie na końcu. Jeżeli chodzi o popularność, fighter też mało popularny. Priestem to prawie nikt nie gra. <gry> Najpopularniejsze klasy to rogue. No i te trzy, nie? No i druid jest też powiedzmy w top cztery. Mniej więcej równo się to układa, tylko no rogue jest mega, mega wysoko. Mega dużo ludzi gra rogiem. 20%, prawie. A tutaj reszta to mniej więcej porówna jest. No, także tyle.